Kuba Kamiński, jeszcze Lech Poznań, ale już niedługo VfL Wolfsburg. Dzień dobry. Witam. Po czasie myślę, że mam nadzieję, że zdradzisz nam trochę kulis, jak wyglądał też wybór przede wszystkim z twojej strony i postawienie na Wilki. Możesz potwierdzić, że też było zainteresowanie chociażby Red Bulla Lipsk czy Borussii Dortmund, czy to było takie poważne? No i powiedz, jak właśnie zdecydowałeś, że to VfL Wolfsburg? Myślę, że Wolfsburg gdzieś od lata tak naprawdę próbował mnie mocno ściągnąć, bo występowali w Lidze Mistrzów i chcieli mieć szeroką kadrę i już w lato mocno naciskali na ten transfer, żeby do nich dołączył. Nie udało się to, wiadomo, że klub się nie zgodził na to, żebym odszedł, bo jest bardzo ważny sezon dla nas i dla całego klubu, bo stulecie. Także zostałem w Lechu, nie udało się tego zrobić. Nie zrezygnowali, cały czas byli w kontakcie, naciskali potem na to, żeby to zrobić w zimę. No i myślę, że tutaj wszystkie strony są zadowolone, bo gdzieś ja jestem zabezpieczony od 1 lipca, mam kontrakt w Wolfsburgu, zostaję w Lechu, gram do końca sezonu, także myślę, że tutaj każda strona jest zadowolona z tego co się stało. A ta druga opcja, no tak, były zainteresowania innych klubów z Włoch, z Anglii, czy też właśnie z Niemiec, bo głównie do tej ligi gdzieś osobiście chciałem trafić, bardzo, bardzo mi się ta liga podoba. I były zainteresowania czy z Borussii, czy z Lipska, ale myślę, że to mam nadzieję, że w Wolfsburgu i najbardziej czułem, myślę, tam to miejsce, gdzie mogę od 1 lipca wejść, mam nadzieję, jako mistrz Polski i wskoczyć do pierwszego składu. A miałeś jakieś wahania? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? To co mówisz, lato, to już był dosyć mocny ruch, nacisk Wolfsburga, jeszcze brakowało do dopięcia, no ale zimą stało się to faktem. A w międzyczasie media bardzo dużo o tym transferze pisały, jest to jeden z największych transferów w historii. Zastanawiam się, czy twoja głowa nie parowała trochę od tych nazw, Lipsk, Dortmund, Wolfsburg, to co mówisz, Anglia, Włochy. Miałeś jakieś wątpliwości, jak ten proces u ciebie decyzji i kiedy właściwie ta decyzja z twojej strony zapadła, że to ma być właśnie ten zespół? Znaczy tak, oczywiście, że jak to się nie stało w lato, to pracowałem na to, żeby tak naprawdę zwiększyć zainteresowanie klubów, myślę, swoją osobą, swoją postawą na boisku, bo gdzieś ta runda moja jesienna była dobra, zakończyliśmy ją na pierwszym miejscu. Liczby, które mi się nie udało chociażby w drugim sezonie zrobić, też są w porządku i chcę jeszcze więcej teraz na wiosnę zrobić. Także oczywiście, że apetyty, jak się słyszy, nazwy bardzo dużych klubów są duże, ale trzeba też wziąć to przez uwagę do tego, jaka jest szansa tam na grę, no bo wiadomo, że okay, jest to transfer za 10 milionów euro, ale w każdym klubie trzeba przyjść i wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie, a myślę, że tak jak mi to zostało przedstawione w Wolfsburgu i proces aklimatyzacji i tego, jak to tam ma wyglądać w stosunku do mojej osoby, to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze mi to wpłynęło na moją głowę i mnie bardzo mocno przekonało. Także tak jak mówię, mocno na to liczę, że od 1 lipca wejdę i z czystą kartą walczę o to, żeby mieć miejsce w pierwszym składzie. Chyba bardzo się nie pomylę, jeżeli ten mecz z Niemcami w młodzieżówce no pewne sprawy przyspieszył lub też postawił kropkę na D, jakiś stempel, nie wiem, schodziłeś z tego boiska i tak sobie czułeś, okej, okay, to może być ta moja wizytówka. Znaczy, na pewno ten mecz z Niemcami, no myślę, że mi jako osobie i całej drużynie się bardzo, bardzo dobrze udało, bardzo dobrze ułożył i wiadomo, że w niemieckich mediach było głośno o tym, że Polska pokonała Niemcy 4-0 i te noty, które gdzieś dostaliśmy, były wysokie, także to na pewno, oczywiście miało na pewno większy wpływ na to, że te inne kluby też się zaczęły mocniej interesować, a nie że tylko Wolfsburg czy cztery inne kluby, także to cieszy i mam nadzieję, że na lat również ich pokonamy. Tutaj masz jeszcze w Lechu robotę do zrobienia, bo jesteśmy w Turcji na przygotowaniach do drugiej ważnej części sezonu, ale zastanawiam się, czy w ogóle analizowałeś w jakikolwiek sposób Wolfsburg, w jakim systemie on chociażby gra i czy on ci na tę chwilę chociażby odpowiada? Znaczy tak, no ja akurat miałem przyjemność rozmawiania z trenerem Kochfeldem teraz jak byłem na podpisaniu kontraktu w Wolfsburgu.
Także on mówi, że nie chce mieć jednego ustawienia, chce być różnorodny, chce zmieniać ustawienia i wiadomo, że teraz grają 3-4-3 z dwoma dziesiątkami, z wahadłowymi, z jedną dziewiątką, ale również chce grać 4-3-3 i tutaj w zależności wiadomo od rywala, do podejścia do meczu chce to zmieniać i oczywiście, że tak, że widzi mnie na obu wahadłach, czy na tych dziesiątkach, tak jak na przykład grałem u trenera Solarczyka w kadrze. Także powiedział, że jestem bardzo uniwersalnym graczem, a to teraz w dzisiejszej piłce jest bardzo dobre i tutaj ta wymienność pozycji jest bardzo duża, także z tego jest bardzo zadowolony, że już też grywałem na innych pozycjach, nie tylko i wyłącznie na lewym skrzydle. Także tak, no teraz powiedziałem, że czuję się najlepiej na skrzydle, ale oczywiście nie zamykam się na te inne pozycje. A to była rozmowa już stricte przy podpisywaniu kontraktu, czy mieliście wcześniej jakiś, nie wiem, kontakt, bo nie wiem, czy dyrektor Szmatkę, czy trener Kochfeld właśnie, jak ten proces pozyskiwania ciebie wyglądał? Tak, no myślę, że tutaj w stałym kontakcie był właśnie prezes Szmatkę i dyrektor Marcel Schiffer, cały czas byli w kontakcie z moim menadżerem, to było wszystko mi przekazywane. Te informacje, które oni cały czas chcieli przekazać, także tutaj komunikacja była bardzo dobra, a z trenerem Kochfeldą miałem okazję już jak właśnie przyjechałem na podpisanie kontraktu zamienić parę zdań. Niemiecki już rozpoczęty, czy jeszcze dajesz sobie chwilę czasu? Tak, już powoli rozpocząłem gdzieś w tym półroczu, wiadomo, że trochę tych meczy jest i tak, wiadomo, zależy to też od tego, jaki jest tydzień, jaki mikrocyk, ale oczywiście, że trzeba się za to wziąć, bo tak jak mówię, no mam na to teraz czas i to jest tylko moja sprawa, żeby się za to wziąć, także mam nadzieję, że jak już od 1 lipca wejdę do szatni, no to już trochę przynajmniej tych szatniowych rzeczy, czy powiedzieć parę zdań będę umiał. Zastanawiam się w ogóle, czy masz też do tego głowę, czy tak głęboko nie wchodzisz w to, ale nie wiem, analizujesz takie sytuacje, okej, ustalasz pewne rzeczy, już rozmawiasz z trenerem Kochfeldem, pewnie dostaniesz te szanse, bo jesteś też transferem dosyć dużym, nawet jak na Bundesligę, no ale ta sytuacja jest taka, że trenera Kochfelda za chwilę może na przykład nie być, jeżeli Wolfsburg się błyskawicznie, powiedzmy, nie wiem, w kilka kolejek nie dźwignie. Znaczy, wiadomo, że jak to jest w piłce, wszystko się dynamicznie zmienia, ale tak jak mówię, no ja podpisałem kontrakt i idę, nieważne czy to będzie trener Kochfeld, czy inny trener, przychodzę tam i walczę o to, żeby wtedy tak naprawdę każdy myślał, żeby miał czystą kartę i to będę musiał wykorzystać, no jak najlepiej się od razu pokazać, pierwsze wrażenie robi się jeden raz, dlatego chcę się na to jak najlepiej przygotować. Czujesz taką pewną już ekscytację? To jest jednak gigantyczny przeskok. Analizowałeś też to sobie, jak sobie, nie wiem, radzili inni piłkarze z naszego kraju w Bundeslidze? Znaczy tak, na pewno. No, oczywiście najlepiej wspominać trio z Dortmundu, które myślę, że zrobiło nam bardzo dużą markę, ale również wcześniej, które inni zawodnicy starsi grali w Bundeslidze, także oczywiście, że tak, no tą ligę gdzieś obserwowałem, myślę, że jest to atrakcyjna liga i odpowiednia, żeby zrobić kolejny krok w mojej karierze. Także na pewno mamy wyrobioną markę, moim zdaniem, w Bundeslidze. Już wiadomo, no, sam Robert Lewandowski nam bardzo dużo w tym pomaga, ale myślę, że tych zawodników będzie coraz więcej i ja chcę to potwierdzić, że również w Polsce mamy jakość, bo ten transfer też no, nie jest mały, no, to są sumy też bardzo duże i jednak kluby zachodnie po nas sięgają, także to bardzo cieszy i tak jak mówię, liczę na to, że tą jakość również potwierdzę w Bundeslidze. Ale tak jak wspomniałem, tutaj jest jeszcze też robota do zrobienia. No oczywiście, że tak, no tak jak powiedziałem, walczymy o dublet i tutaj się nic nie zmienia, no, jesteśmy w bardzo dobrej pozycji na chwilę obecną, ale dobrze wiemy, że teraz te najważniejsze mecze będą na wiosnę i oczywiście mamy super kadrę, super start, żeby ten sukces historyczny na stulecie klubu osiągnąć, także jesteśmy mocno zmobilizowani do tego, żeby to zrobić, a ja też inaczej będę na pewno odchodził jako mistrz Polski, także nic, no, pracuję na to na boisku, żeby tak się stało i odejść. Jak ty sobie, Kuba, radzisz z ciśnieniem? Wypowiadasz się jak doświadczony zawodnik, masz zaledwie 19 lat, ale nie ukrywajmy, że zresztą widać po bluzie, jest ta setka już wypisana na serduchu, więc to ciśnienie w Poznaniu niewątpliwie jest ogromne. Macie bardzo silną kadrę, tutaj w Belek byłem na kilku meczach, wyglądacie też solidnie. Kiedy graliście w tym
podstawowym, powiedzmy, składzie, no to 4 bramki w 2 spotkaniach, właściwie rywala bardzo mocno dominowaliście. Widać, że jest jakość. Jak ty sobie radzisz z taką presją czy bagażem jakichś właśnie oczekiwań? Znaczy, na pewno tak, no, jestem gdzieś wychowankiem i zdaję sobie z tego sprawę, jaki to jest ważny rok w historii klubu i stulecie ma się ma tylko raz i tutaj wiadomo, klub, prezes zrobili wszystko, żeby ta kadra była jak najmocniejsza i żeby były te 2 jedenastki bardzo mocne, bo mamy puchary i to też jest naszym celem, także tak jak mówię, każdy walczy tutaj o pierwszy skład i wiadomo, że niekiedy zawodnicy są obrażeni, bo po prostu trener ma inną koncepcję na mecz i jedni grają w tym meczu, inni w drugim. Także na pewno nie jest to łatwo, ale to już wiadomo, w gestii trenera, żeby to wszystko utrzymać. Ale myślę, że radzę sobie z tą presją, bo tak jak mówiłem przed sezonem, gdzieś jak graliśmy w Lidze Europy, odbiło się to potem na lidze. 11 miejsce dopiero, gdzie na Lecha Poznań, to no nie przysługuje, żeby taki klub miał miejsce, więc też gdzieś mi było osobiście bardzo wstyd jako wychowankowi, że tak się stało. Także mam nadzieję, że w tym sezonie to odbijemy i zdobędziemy puchar, co też jest moim osobiście marzeniem, bo gdzieś w każdej kategorii w Lechu zdobywałem trofeum, jakieś cele, które sobie postawiłem, także liczę na to, że tak się stanie też. To będzie taki scenariusz idealny. A propos twoich pozycji, powiedzmy, załóżmy, że możesz operować na obu skrzydłach. Przypominasz sobie, żebyś miał taką konkurencję, jak w tym momencie, kiedy doszedł jeszcze Christopher Welde, jest Skóraś, jest Baluła. No wygląda to naprawdę, naprawdę mocno. Tak, myślę, że nie ma co tutaj siebie oszukiwać, że ta konkurencja teraz jest najmocniejsza, tak, że odkąd dołączyłem do pierwszej drużyny Lecha, to ta konkurencja osobiście na ten on jest najmocniejsza i tutaj, tak jak mówię, każdy walczy o to, żeby jak najwięcej grać, jak najwięcej dawać zespołowi i nic, no, to mnie tylko motywuje do jeszcze cięższej pracy, także czy ja zagram, czy inny zawodnik, musimy siebie osobiście napędzać, bo tylko tak osiągniemy nasze cele, które sobie postawiliśmy. A jak z boku, patrząc w treningach, oceniasz Chrisa? Tak, bardzo, bardzo dobry zawodnik, widać, widać, że ma ten luz, że bardzo dobrze gra w pojedynkach 1-1, myślę, że to nam się naprawdę bardzo, bardzo przyda, jest dosyć wysoki na skrzydłowego, więc tutaj też może grać nawet na przykład na 9, jakby była taka możliwość, także fajnie i myślę, że bardzo dużo da naszemu zespołowi. Jak się jeszcze zastanawiam, zmierzając ku końcowi, co takiego jeszcze twoim zdaniem stało się w Lechu? Czy to jest stricte tylko jakość kadry w tym sezonie, czy jeszcze coś innego? Nie wiem, mi przychodzi do głowy chociażby ten mecz ostatni z Górnikiem, no, że jednak się w nim męczyliście, ale potrafiliście ten wynik przepchnąć. Różnie tam mogło być. Czy to może coś cię w mentalności też się zmieniło, w sposobie zarządzania meczem? Nie wiem, może ty mi powiedz. Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo w tym drugim sezonie, w którym mieliśmy 11 miejsce, strasznie było dużo meczy, gdzie wygrywamy 1-0, przegrywamy 2-1, czy 2-1, przegrywamy 3-2, tracimy głupie bramki, postawił bramkę. Wypuszczaliśmy po prostu to, co mieliśmy, nie wiadomo w jaki sposób. Nikt nie umiał tego racjonalnie wytłumaczyć, jak te mecze przegrywaliśmy i te punkty uciekały. Także w tym sezonie jesteśmy tak mocni, że każdy psychicznie wie, że jest, nie wiem, ostatni rzut rożny w meczu i my wiemy, że my tą piłkę obronimy, że nie stracimy bramki. A na odwrót, jak przegrywamy 1-0, że my możemy w tym ostatnim rożnym strzelić bramkę. Więc ta wiara jest bardzo mocna, zawsze gramy do końca. Także każdy mocno w to wierzy, także ten zespół jest nie tylko mocny i na boisku, ale też również poza, jako atmosfera, także każdy fajnie się trzyma razem i to naprawdę widać i czuć, także mam nadzieję, że to się utrzyma do końca sezonu. A 4 punkty to jest dużo czy mało przewagi nad Pogonią Szczecin twoim zdaniem? Oczywiście, że bardzo mało. No, 15 meczy do końca, tutaj są bezpośrednie mecze, są mecze, które, no, myślę, że w Ekstraklasie nie ma łatwych meczów. Będzie ciekawie, tak mi się wydaje. Także patrząc na to, co też kluby robią na rynku transferowym. Lech, Pogoń, Raków, to może być fajny wyścig. Tak, myślę, że to może być fajny wyścig. Mam nadzieję, że my będziemy pierwsi w tym wyścigu. Tego ci życzę, choć neutralnie, ale na zakończenie twojej przygody z Lechem Poznań. Dziękuję ci, Kuba. Jakub Kamiński był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.